co się dzisiaj stało, jest na pewno kompromitujące dla opozycji, bo nawet jeśli pani przewodnicząca Rady przedstawiła oświadczenia, to nie było odważnego, który by tu przyszedł i je odczytał. Tak się po prostu nie robi. Każdy radny ma obowiązek uczestniczenia w sesjach, nawet tych nadzwyczajnych. Nie wierzę, że wszyscy z opozycji nie mogli przyjść, że już są na wyjazdach. Tym bardziej, że na poprzedniej sesji było pytane, kto może być 25. I naprawdę tych rąk w górze było sporo. Także wiemy, że są na miejscu. No to, co zrobiła przewodnicząca, a właśnie mógłby pan, głównie ją. Mógłby pan dlatego pokrótce scharakteryzować naszym widzom? Może nie wszyscy oglądali całą sesję. Co tu się właściwie dzisiaj zadziało? A no, pani przewodnicząca odczytała oświadczenia dwóch klubów i ogłosiła przerwę techniczną, nie dając wypowiedzieć się nam, pomimo tego, że byliśmy w tych oświadczeniach wymieniani. No, powinniśmy mieć prawo skomentowania tego. Natomiast a które sformułowania jakby uznaliście za niezasadne? No, padały słowa o szantażu i tak dalej, a z drugiej strony mówili na zeszłej sesji o współpracy, mówili o tym, że chcą się zapoznać z odpowiedzią. No, mieli 11 dni na zapoznanie się z odpowiedzią na interpelację. No przecież już na pewno podjęli właściwą decyzję. Chodzi tylko o politykę. Niestety jest to utrudnianie pracy burmistrzowi, urzędowi, bo przecież żeby realizować zadania, trzeba mieć pieniądze. Pieniądze, które były zaplanowane. Przypominam, że 8 milionów złotych było zaplanowane ze sprzedaży majątku i trzeba to wykonać, bo przecież to zostało też ujęte po stronie wydatkowej. No jeśli nie będzie wykonania tego zadania, to niestety trzeba będzie się zastanawiać nad cięciem zadań, szczególnie inwestycyjnych, bo przecież wynagrodzenia i tak dalej trzeba ludziom wypłacić i są to potrzeby pierwszego stopnia. Nie wierzę, że to się stało. Jestem radnym już przecież 17,5 roku. Nigdy się tak nie działo. Zawsze mówiliśmy, że obecność radnego na sesjach nadzwyczajnych, o ile oczywiście może, bo wiadomo, że jest okres wakacyjny, jest obowiązkiem. No właśnie chciałam pana poprosić o komentarz do absencji dzisiaj na sesji, do tych pustych krzeseł. 9 radnych na 21, prawda? Nie, więcej, no tak, 9 obecnych, czyli 12 nieobecnych. No po prostu nigdy czegoś takiego nie było. Nawet jak burmistrz Kaliński zgłaszał w poprzedniej kadencji wnioski o sesję nadzwyczajną, my na tych sesjach bywaliśmy w większości, bo tak podchodzimy do sprawowania funkcji radnego. Radny ma obowiązek uczestniczenia w sesjach i dobrze, że teraz padła propozycja w zmianie statutu rady, żeby było potrącane za nieobecność na sesjach nadzwyczajnych, bo też muszą ponieść jakieś konsekwencje. Natomiast radni opozycyjni nie działają na rzecz dobra mieszkańców, bo faktycznie to, co burmistrz mówił, bo z drugiej strony wytykanie, że już napisał zgodę, a co miał zrobić? Przecież dopiero byłaby wojna, gdyby burmistrz napisał, że rezygnuje z tego zadania. No to by było najgorsze, co mógł zrobić. Trzeba się postawić na jego miejsce. Natomiast ewidentnie w to wszystko wchodzi polityka i brak jakiejkolwiek współpracy. Jest coraz gorzej i nie zdziwię się, gdy mieszkańcy nie wytrzymają i złożą naprawdę wniosek o referendum w sprawie odwołania rady. Dziękuję bardzo za opinię.